Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Napoleon Total War. Witajcie, moi drodzy. No cóż, słuchajcie, postanowiłem powrócić do serii, od której zaczęła się, to się sława mojego kanału. Dzięki tej serii zdobyłem pierwszych wiernych widzów, którzy są ze mną po dziś dzień. No cóż, słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Niepodległości, a więc wypadałoby rozpocząć serię nie byle jakim państwem, a właśnie Polską. A więc jeden gracz, kampanię koalicji i mamy tutaj Polskę. Weźmy sobie światową dominację, poziom trudności kampanii normalny, poziom trudności bitew wysoki. Tak sobie zagramy. Pomoc doradców nie dziękuję, limit czasowej bitew także dziękuję. Autozarządzanie miastami także podziękuję z tym. Okej, okay, w takim razie rozpocznijmy grę. Oj, słuchajcie, będę musiał tutaj troszkę, powiedzmy sobie, wymyślić to, jak uzasadnić to, że Polska odzyskała niepodległość. Umówmy się, że Polska odzyskała niepodległość dzięki jednemu z powstań, które doszło w końcu do skutku w 1805 roku. Ogólnie po udanej rewolucji francuskiej przez całą Europę przetoczyła się fala rewolucji, na mocy których wiele państw odzyskało niepodległość. Węgry, Rumunia, Grecja, Hanat Krymski, Szkocja, Irlandia. To są tylko co po niektóre państwa, które odzyskały swoją niezależność. No cóż, słuchajcie. Jeszcze jedna ważna sprawa. Nowo powstały rząd w Warszawie po opanowaniu dawnych ziem Księstwa Warszawskiego dogadał się ze wszystkimi trzema zaborcami, dzięki czemu mamy obecnie pokój. Otóż spróbujmy się z nimi jeszcze co nieco dogadać. Zobaczymy, co tutaj damy radę zrobić. Zaproponujmy Prusom umowę handlową. O, przyjęli ją, co przynajmniej częściowo, mam nadzieję, da mi możliwość jakieś poczucie bezpieczeństwa. Jakie są stosunki co do Węgier? Dobra, im też zaproponujmy umowę handlową. Czemu nie? Dobra, no i akceptujmy. Okej, mamy umowę handlową z dwoma bardzo ważnymi państwami. Teraz tak, Prusy, zaproponuj sojusz. Niestety nie są zachęceni tym faktem. Teraz tak, handel z Rosją, Polską, Magdeburgiem. Prawo przemarszu, region. Ustawiam sobie stały. Co wy na to? Nie, tak się z nimi nie dogadam. Prawo przemarszu, region, technologia. Dobra, na razie myślę, mam nadzieję, że nie dojdzie tutaj do jakichś większych walk pomiędzy mną. Znaczy, że się jakoś dogadamy z moimi sąsiadami obecnymi. Dziwne, że nie mogę się z Rosją ani z Austrią dogadać. Chociaż z nimi także graniczę. Ale dobrze. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, jak się tutaj sytuacja rozwinie. Rozpocznijmy werbunek. Musimy zerwać tutaj jakiś garnizon, który, miejmy nadzieję, na początek zapewni nam przynajmniej częściowe bezpieczeństwo. Dobra, coś takiego. Połowę hajsu już wydaliśmy. Rozwińmy to. Okej. Co nam to da? Możliwość rekrutowania artylerii pieszej lub konnej. Okej, dobra. Myślę, że na razie sobie to zostawimy. Na razie to tutaj ostry progres. Mamy też tutaj Kraków. Kraków przemianujmy na uczelnię. Tutaj bardzo będzie nam potrzebna uczelnia, aby móc się swobodnie rozwijać.
Dobrze, słuchajcie, zobaczymy, jak się tutaj sytuacja będzie dalej kształtowała. No, jestem ciekawy. Jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Prusy nic nie robią. Rosja także nic nie robi. Będę chciał się dogadać z którymiś z naszych państw. Wypowiedziano wojnę. Rosja Imperium Osmańskie. Okej. Mamy nowych ministrów. Nowi ministrowie. No i mamy nowych generałów. Jan Henryk Dąbrowski. Jan Henryk Dąbrowski to nie jest czasem ten od naszego hymnu? Całkiem możliwe. Całkiem możliwe. A, tutaj drogi. Bym zapomniał. Okej, tutaj się ładnie wszystko zaczyna rozwijać. To sobie rozwiniemy tu. Okej, jednostki się tutaj tworzą. Teraz tak. Kto jest nam przychylny? Wielka Brytania, zaproponuj sojusz. No niestety chyba się nie dogadamy do końca. No to przynajmniej może sojusz z Węgrami. Okej, bardzo miło. Dogadaliśmy się, co mnie cieszy. Teraz spróbujmy, zaproponuj sojusz. Nie chcą. Teraz tak. Teraz tak. Może jakbym wam... Muszę poprawić z nimi stosunki, bo inaczej to się może dla mnie źle skończyć. Taka wojna. Ewentualna wojna. Mają niechęć do nas. Historyczne zatargi. Umowa handlowa nieco nam poprawia. Różne wyznania pogarszają i inny ustrój także pogarsza naszą sytuację. Historyczne zatargi. Dobra. Wiecie co? Ja im spróbuję troszkę zapłacić, bo nie chcę tutaj mieć z nimi problemów. Ja chcę zaoferować. Nie no, coś ty. Ziomal. Zapłacimy im stówę. Czy oni to i sojusz? Nie kupią tego. Nie kupią tego, panie. Dobra. Odezwijmy się do wszystkich przychylnych nam państw. Saksonia. Sojusz. Nic z tego. Nie jesteście zainteresowani. Mam cię uwielbienie. No to why? Nie wiem. Nie kumam tego. Dobra. Okej. W każdym bądź razie zaczynamy się tutaj powoli rozwijać. Okej. Czy my coś tutaj możemy? Na razie chyba nie. Jak tam Kraków? Okej. Wszystko się ładnie tutaj zaczyna rozwijać. Pamiętajcie, nie chcemy wojny z zaborcami. Tutaj armia Blisiera tam przechodziła. To jest Blisier, czyż nie? Chyba tak. Chyba Blisier jest specjalnym generałem ze strony Prus. Mamy agenta, którego możlibyśmy gdzieś wysłać. Pytanie tylko gdzie. Na razie wyślimy go sobie do Warszawy. Tak myślę. Okej, zwerbowałeś nasze pierwsze oddziały. Branie się rekrutuje reszta armii. Dobra, rozwiniemy to sobie. Dobra, to się tutaj jeszcze rozwija. Okej, lecimy dalej. Kontynuujmy. Na razie jesteśmy za słabi, żeby tutaj hulać z wojenką, z kimkolwiek. Chociaż wiem, że Prusy będą mieli chrapkę na nas, ponieważ Warszawa była pruska. Anulowanie, no, porozumienie handlowe, why? Oj, to mi się nie podobało. Zaproponuj umowę handlową. Hmm.
Ale mamy umowę. Mamy umowę z nimi. Udało nam się dogadać. Mamy sojusz z Węgrami. Myślę, że to będzie przynajmniej częściowo przemówiło na naszą korzyść. Okej. Dobra. Czemu niechęć? Historyczne zatargi mam z kilkoma państwami. Czemu się nie chcecie z nami zakumplować? Przydałby się też jakiś potężniejszy sojusznik, na przykład w postaci Francji. Przynajmniej. Hiszpania. Co wy na to? Też nie. Rosja. Zaproponuj sojusz. Nie chcą. Ej, to jest w głównych państwach? Taki Piemont? Sabaudia? Boże. Świat się zmienia. Okej, mamy trochę hajsu. Moglibyśmy tutaj troszeczkę zainwestować. Dobra, to sobie rozwiniemy. Dobra, zrobimy tutaj sobie operę. Jak to wygląda sytuacja? Dobra. Nasze wojska się tutaj ładnie rekrutują. Okej, kontynuujmy. Zobaczymy. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Myślę, że na razie będzie tutaj spory impas, powiem szczerze. Impas, który będzie ciężko przełamać. Taki impas mocno polityczny. Dobra. Co my tu mamy? Okej. Nasza armia się tutaj pięknie rozwinęła. Dąbrowski. 1600 nas wyjdzie. Dobra, weźmy typa. Troszkę nas to on kosztował, ale myślę, że może się nam przydać. Ziom. Dobra, mamy przynajmniej dobrego generała. A on będzie nam tu bardzo potrzebny. Dobra, w takim razie kontynuujmy. Kontynuujmy. Nie wiem, czy chce się na razie mocno tutaj zbroić. Niemcy tutaj cały czas latają. Znaczy Prusacy. Cały czas tutaj latają. Robią jakieś akcje. Akcje, reakcje. Znowu anulowano prawa handlowe. Czemu wy tak ciągle anulujecie nasze... O, Tadeusz Kościuszko, patrzcie. Bardzo miło, bardzo miło. Kasper Warnicki, czy Wernicki. Dobra. Znowu z Prusami trzeba się dogadać. Umowa handlowa. Przyjęli. Ale kurde, wiecie co, ja im spróbuję zapłacić. Ja spróbuję jakoś się tutaj z nimi, z chłopakami dogadać. Zaproponujmy im 200. Co wy na to? Dobra, myślę, że teraz nasze stosunki się przynajmniej troszkę poprawiły. No, jest lepiej. Jest lepiej. Historyczne zatargi troszkę zmalały. Zaproponujmy im jeszcze coś. Płatność. Po prostu ich gnojów przekupimy. Kolejne 200 łykać. Czy to przynosi jakiekolwiek efekty? No tak średnio. Dobra. Dobra. Weźmy sobie... No nic nie jestem w stanie im zaproponować. No, taka jest prawda. Okej, tutaj popracujmy nad tym. Okej, chociaż czekajcie. Czy nam się coś innego... Bardziej by się nam nie opłacało. Dług publiczny. O, dobra. Nie, to trzeba zrobić. 8 tur. Dobra, kontynuujmy. Na razie będzie spokojnie, słuchajcie, w tej serii. Przynajmniej się postaram. Nie chcę prowadzić wojny ze wszystkimi trzema zaborcami naraz.
To się nie może wówczas dobrze... To się nie może udać. To się po prostu nie może udać. Zaufajcie mi. No, zobaczymy. Zobaczymy, co zrobią nasi przeciwnicy. Dobra. Zwerbowaliśmy nowe oddziały. Okej, ładnie się tutaj troszkę porozwijaliśmy. Dobra, nasza armia jest całkiem niezła obecnie. Zwerbujmy jeszcze sobie tak ze 3 oddziały. Na razie bez szaleństw, bez szaleństw. Dobra. Kurde, to wyszło jeszcze rozbudować, ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra, musimy się jakoś dogadać z Prusakami. To nie będzie łatwe. Oni tutaj, widzicie, cały czas, kurna, ta ich armia krąży przy naszych granicach. Krąży, szuka miejsca, gdzie by tu zaatakować. Ale ja się tak łatwo nie dam. Ja się tak łatwo nie dam. Okej. To się tutaj ładnie nam rozbudowało. Dobra, zwerbujmy więcej naszych wojsk. Zobaczymy. Czy coś tu jeszcze mogę rozbudować? Na razie chyba nie. Co nam da taka opera? A, troszkę hajsu. Troszkę hajsu więcej. Okej. Kontynuujmy w takim razie. Znaczy wiecie, Prusy i tak mają ogromną ilość pieniędzy, tak więc te moje 400, które im przesłałem, niewiele dla nich będą znaczyć. A mogę kupić sobie troszkę czasu. Mam nadzieję, że ten czas wystarczy do tego, aż... O, poprawia się sytuacja, patrzcie. Było minus 25, teraz jest tylko minus 19. Co nieco poprawia ogólną naszą sytuację. Czy wy, moi przyjaciele, sojusz, nic z tego, nie dacie się namówić. Kurlandia też jest w głównych państwach. Boże, świat się zmienia. Ci mają plus, z tymi mam 70 na plusie. Dobra, słuchajcie, będziemy mieli znowu troszkę hajsu, to znowu im trochę sypnę groszem. Z Austriakami też bym się chętnie dogadał. Wszyscy walczą tutaj. Ohohohoho. Sporo się dzieje. Wszyscy z tymi biednymi Francuzami walczą. Anglia sojusz? Nie? No? Chyba udało nam się kupić trochę czasu. Wow, z nimi mamy napięku. Ale myślę, że jeśli Prusy nas nie zaatakują, to będzie ok. To jeszcze będzie nam dane troszkę pożyć. Okej, tu potrzebujemy więcej hajsu, tu potrzebujemy, to bym chciał rozbudować. Okej, dobra, rozwijamy się na razie. Zobaczymy, mamy umowę handlową z 2 państwami, tak więc na początek nie jest źle. Pamiętajcie, że na początku gry w Total War trzeba zbudować silne zaplecze gospodarcze i handlowe, aby mieć pieniądze na rozwój, na zakup wojsk, na po prostu rozwój państwa. Pamiętajcie, jest takie powiedzenie, piętą achillesową wojny jest brak pieniędzy. O, pięknie. Kościół otrzymał zdolność bankier. Tomasz Wawrzecki. Mamy nowego generała dostępnego. Dobra, to mnie cieszy. Nawet bardzo. Okej, tu musimy dokonać badań. To by szło rozwinąć i to też by szło rozwinąć. Wówczas byśmy mogli budować haubice. Haubice, moi drodzy, haubice. To jest bardzo dobra zabaweczka. To jest wspaniała zabaweczka, wręcz bym powiedział. Okej, dobra. Zostawmy sobie te 3 miejsca wolne. Zobaczymy, jak się tutaj ewentualnie sytuacja rozwinie. Dobra, kontynuujmy. Działamy spokojnie. Pamiętajcie, że nie możemy się równać z 3 potęgami, które nas otaczają ze wszystkich stron. Nie możemy
równać się z Prusami, Rosją i Austrią naraz. Owszem, te wszystkie państwa toczą zażartą wojnę z Francją, ale to nie zmienia sytuacji. To wiecie, to właściwie nic nie zmienia, jeśli chodzi o to, że jeśli dojdzie do otwartego konfliktu między mną a którymś z tych państw, a te państwa są w sojuszu, a więc jeśli rozpocznę wojnę z jednym, to wszystkie trzy się na mnie rzucą i mnie rozszarpią. Nie ma takiej opcji, żebym... Znaczy, wiecie, to jest tylko kwestia czasu. To jest tylko kwestia czasu, zanim oni nas pokonają. Dlatego też muszę tutaj zbudować wystarczająco silne zaplecze gospodarcze, co nie będzie łatwe. Okej. Czy ja zarabiam? Czy ja zarabiam? To jest dla mnie bardzo ważna informacja. Tak, zarabiamy 300. 300 na miesiąc, na 2 tygodnie. A więc nie jest źle. Tutaj wielką operę sobie zbudujmy. Bo wielka opera zwiększa przychód. Zwiększa przychód na turę. Zamożności miasta. Co jest bardzo istotną kwestią. Jak tu wygląda sytuacja z naszymi badaniami? 2 tury jeszcze. Okej. Dobra. Tylko spokojnie. Wiem, że przeklikiwujemy sobie tury za turą, ale... Słuchajcie, no nie ukrywam. Nie będę ukrywał przed wami jednego faktu. Ja to właściwie troszkę pograłem Polską przed rozpoczęciem nagrania, aby zobaczyć, jaka wygląda sytuacja polityczna, jak to wszystko się ma. No i wdałem się w wojnę pomiędzy, razem z Prusami, Austrią i Rosją. Nie miałem kompletnie szans, tyle powiem. Broniłem się, znaczy wiecie, mogłem się bronić, ale nic z tego nie wychodziło. Dlatego wolę bardziej rozgrywkę polityczną między naszymi państwami niż toczenie bezsensownej wojny, która w rezultacie by zrujnowała ten kraj. Jesteśmy mniejszym państwem. Jesteśmy nadal w mniejszych państwach. Mamy sojusz z Węgrami, ale to nic poza tym. Nic poza tym. Niepokoi mnie ta sytuacja, powiem szczerze. Bardzo mnie ona niepokoi. Dobra, ale nie jest źle. Nie jest źle. Nasze stosunki z Prusami się poprawiają. Co daje spore możliwości. Dobra, lecimy dalej. Nasza armia jest silna i gotowa. Silna, zwarta i gotowa. Ale możemy się tylko wyłącznie bronić. Nie jestem w stanie wystawić 2 czy 3 armii, albo na przykład jednej armii bardzo silnego garnizonu w Warszawie. Finanse tego mojego państwa nie wytrzymią tego. Po prostu by tego nie wytrzymały. Dobra. Józef Sowiński przybył. Dobra, to się tutaj buduje. Infrastruktura też jest git. Moglibyśmy jeszcze ją rozbudować z czasem. Teraz tak, tutaj pracujmy to. Co nam to da? Pozwala budować dom kupiecki. To nam pozwoli... A. Okej. Teraz tak. Weźmy sobie to. To 8 tur i to 8 tur. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, lecimy. Kontynuujmy. Nie mogę stworzyć większej armii, bo przestanę zarabiać. Ja już ledwo zarabiam. A co dopiero, gdybym stworzył większą armię. O, ładnie, teraz 5 słów zarobiłem. Nie wiem, czy czasem te zarobki nie są ruchome. A, jeszcze jedna rzecz chciałbym sobie tutaj zrobić. Oto sterowanie podatkami. Mamy kilku ministrów. Co ci ministrowie tutaj potrafią? Okej, dobra. Na razie to zostawmy. Słuchajcie, ja bym chciał tutaj, wiecie, powalczyć, ale...
tak jak mówiłem, to nie ma na dłuższą skalę, to nie ma sensu. Zobaczymy oczywiście, jak się sytuacja rozwinie. Mam nadzieję, że Francja dużo bardziej pociśnie przeciwko naszym wrogom. Prusy nas zaatakowały. Oh my goodness. Dobra, wezwijmy naszych sojuszników. Dobra. Prusy prowadzą wojnę z nami i z Węgrami. A więc wojna, moi drodzy. A więc wojna. Będziemy się bronić. Będziemy się bronić. Ponieważ jesteśmy otoczeni... Anulowano umowę handlową. No tyle to ja wiem. Zaproponuj. Traktat pokojowy. Nic z tego. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Dobra. Teraz tak. Musielibyśmy się uśmiechnąć do pozostałych. Bo myślę, że z Austriakami będzie nam najłatwiej się dogadać. Ja bym im... Wiecie co? Nie, ja nie mogę im płacić. Ja nie mogę im płacić. Jak tam nasza armia? Dobra. Okej. Zostawmy to tak na razie. Zobaczymy, co zrobią. Rosja też nas zaatakowała. Z tego, co widzę. Bo granica jest na czerwono. Austriacy jeszcze nie. Ale mogą to zrobić. Zobaczcie sobie, jaka armia idzie przeciwko nam. Trzeba ją będzie zniszczyć, moi drodzy. Trzeba ją będzie zniszczyć. A aby to zrobić, będziemy musieli dać z siebie wszystko. Dobra, moi drodzy, armia. Czym wy tutaj dysponujecie? Troszkę artylerii. Agenci. Ty tutaj infiltruj. Obserwuję i słucham. Działasz, działasz. Ach, wykryli mojego agenta. Czy myśmy się czegoś więcej dowiedzieli? Niewiele. Okej, w takim razie... Tu zwerbujmy sobie... Coś takiego. To będzie garnizon Warszawy. Okej. No idziemy. Idziemy. Musimy działać. Okej, słuchajcie. Stoczymy bitwę z Blisierem. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, słuchajcie, szanse są mocno wyrównane. Mocno wyrównane. Aczkolwiek mam lekką przewagę liczebną, jeśli chodzi o ilość żołnierzy. Owszem, przeciwnik ma więcej oddziałów, aczkolwiek ma więcej artylerii, ma więcej kawalerii, ma więcej oddziałów lekkiej piechoty. No i przez to też te oddziały liczą mniej. Mniejsze stany mają niż moje oddziały piechoty liniowej. No cóż, moi drodzy, tą bitwę już rozegramy w następnym odcinku. A teraz no cóż, czas powoli kończyć. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania oraz do oceniania tego filmu, jak i do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.